czas na kontynuację przygody. Musimy teraz powrócić do naszego statku, naprawić go i opuścić tą dziwną planetę, bo zaczyna mnie przerażać normalnie. Za dużo tutaj wrogich grup, jeszcze byśmy mogli odwiedzić swój grup. Za dużo tutaj właśnie za bardzo wrogo nastawieni są do nas wrogowie. Wrogowie są wrogo nastawieni, no. Masło maślane. Dobrze. Te całe drony są wrogo nastawieni. No bardzo, ale tutaj jeszcze może odwiedzimy to jedno miejsce. Albo nie. Uciekamy stąd. Wow. Ciach. To tu jest Pluton. A, to jest o wiele lepsze niż tamta spluwa do zbierania. O, coś tutaj, coś. Kurczę, więc... O, jest! Nie mamy węgla? Nie mamy węgla. Tu jest węgiel. Robocik. Uczy się dron. Potrzebuję troszeczkę węgla. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli go nakarmię. Jak wypłynek pełny. Jak wypłynek pełny, to może tytana damy na... A, właśnie tak. Leci tu znowu? Gdzie kto jest? Widać cień... Ojej! Dobra, idziemy stąd. Ale jestem ciekaw, co się stanie, jakbym go nakarmił. Chodź tu. I nic nie są. Okej, ważne, że jest zadowolone zwierzątko. Wow, to co? Dobra, zostawię to. To był jakiś jeleń, łoś. Jeleń. Jakiś duży. Wow. Trochę sobie tutaj pochodzimy do czasu, aż nie naprawimy naszego pojazdu. Minus 14 stopni. Ale już się ociepla. Może na razie nie jest źle. Ciekawe, ile będzie na plusie. Jakby się było minus 22, to też nie jest tragicznie. Grup. Pluton, węgiel. A, właśnie.
od razu lepiej. Nie ma to jak odwiedzić swój grób. Co tu się dzieje? Dobrze. Twój statek. Mój grób za minutę. Wow. 50 sekund. Zobaczyłem, do niego doszedł. Dobrze, może ten to będzie przejście. O, ten to będzie przejście. Też nie ma przejścia. 20 sekund drogi nas dzieli. O. Hop, hop. Grup za 5 sekund. Wow. Twój grup odzyskał poprzedni ekwipunek. Dobrze. Uciekamy. Jak teraz się dostanę do góry? Zaczynam żałować, że... O! No jeszcze troszkę. Jest. Jesteśmy u góry. Jest nasz satel. Wchodzimy. Ha. Silnik pulsacyjny, krytyczne uszkodzenia. Pluton. Dobrze. Aha, musimy teraz zrobić blachę karytową. Dwie sztuki, raz. Dwa. No i tak, to jest ten czas, w którym opuścimy. Na pewno poprawiłem silniki startowe. Napełniłem. To ten czas, w którym opuścimy. Nie opuścimy! Na pewno poprawiłem silniki startowe. Nie! Przecież jest już wszystko zrobione. Energia 100. Energia. Że niby to on na maksa dopełnić. Tu jest to. Dopełnia to w... O. Dobra, tak. Heret. No to co, trzeba szukać tego... AM, TM. Niedobrze. Zaliczono kamień milowy podróży. Naprawa statku.
Dobrze. Żelazo, nie chcę żelaza. Węgiel. Co tu mamy? Kurczę. Co teraz? Flora. No nie jest zasady nam szukać tego ustrojstwa. Tylko że teraz nie wiem gdzie tego szukać. To jest Pluton. Cynk. Wezmę sobie cynk. Nie wiem po co, ale wezmę. To jest to żelazo. Żelazo, a może tam podlecimy? Ach. Pluton, Pluton, Pluton. Węgiel. Żelazo. Węgiel. Opuść planetów. No to... Czyli mogę już lecieć. Szybko, szybko, szybko. Aż tak daleko odszedłem od statku? Szybko biegnijmy do naszego statku. Minuta jeszcze i będziemy w miejscu. I hop. Trzydzieści sekund. Już nie mogę się doczekać. Może... nie! Może wyląduję teraz na jakiejś ładnej, zielonej planecie. Planety podobnej do naszej planety Ziemi. Chodź na statku, odlatujmy. Odlatujmy. Przytrzymaj W, aby wystartować, przyciśnij, aby wyjść. Jest. Super. Jeszcze skoczymy do
magazynu. Zobaczmy tutaj. Aha, to jest ten magazyn. Szybko, szybko, magazyn, magazyn. Wejdź w interakcję. Aha. Dobrze, nic tu się nie dzieje. Czyli możemy z czystym sumieniem odlecieć, dostać po sobie grób i nie wrócić już na planetę Tom. Leć statkiem w kosmos przy trzmie W, aby przyspieszyć. Do góry, lecimy, lecimy, lecimy. Co to jest, słońce? Lecimy w kierunku słońca. Układ Eitaianes, galaktyka Euklidesa. Dobrze. Lecimy. Przyspieszenie. No. Opuść układ gwiezdny. Zdobądź... Wow, wow, dobra. Zdobądź technologię hipernapędu. Zbuduj hipernapęd. Napełnij hipernapęd paliwem. A tutaj sobie to naładujemy zasilenie do naszego napędu. Oj, oj, oj. Dobrze, dużo nie brakowało. Lecimy. Gulkę winnego. Gulkę winną i silnik pulsacyjny. 40 sekund będziemy na miejscu. No. Bez tego silnika pulsacyjnego to podróż na taką planetę nawet trwałoby z godzinę, dwie. Także jest różnica. Teraz jest 15 sekund. A zatrzymajmy. Zwolnimy. To jest godzina. Godzina, a jak przyspieszę maksymalnie 150, jest po lewej stronie monitor z naszą prędkością 150, to pół godziny byśmy tak lecieli. No ale na szczęście mamy silnik pulsacyjny i możemy z pół godziny zmniejszyć do 8 sekund. Wow, woda. Silnik pulsacyjny wyłączony. Gdzie jesteśmy? O. Możemy zanurkować? Nie możemy zanurkować. Poszukajmy jakiegoś odpowiedniego miejsca do lądowania. O! Ale żeśmy trafili.
I sukces sekwencji lądowania. Proszę. Zapisano punkt odtwarzania. Biom umiarkowany, z różnicy zroksowani. Flora niewiele, fauna dużo. No i okej. Z różnicy zroksowani, co już mi się podoba tutaj. Co my tu mamy, koleżko? Dyrektor Chickenelse. Dobrze, ekwipunek pełny. To może zrobimy troszeczkę miejsca. Harry, damy na statek. Cynk. Aha. Będziemy musieli wreszcie coś posprzedawać. Aby zrobić miejsce. Co mam ci dać? Kiedy się pojawiam, małe stworzonko jest zajęte podliczaniem przychodów z handlu jego oczka. Rozszerzają się w oczekiwaniu na pierwszy kontakt, zaczyna też chciwie pocierać palce. Stworzenie mlaska zachwytem, odczytując wynik dodawania na swoim padzie i zaczyna skakać w górę i dół. Moją uwagę zwraca fantastyczny zapach tej istoty. Daję jednostki... Nie mogę. Zaraz przyjdę. Jest tu... Co to jest? Analiza technologii... O! Analizuj technologię multinarzędzia. Odkrywasz nową technologię. Naciśnij tam, aby otworzyć ekwipunek. Właśnie tego potrzebowałem. Moduł towarzyszący do... Bo skupienie promieni. To jest co? Wszystkie technologie. Laser. Błyskacz. Dobra. Okej. Dodaję cylindryczne magazynki do zasobnika jonowego, w związku z czym powiększy się jego pojemność. Dobrze. A potrzebuję to sprzedać. Co to jest? Interfejs? Wejdź w interakcję galaktyczny terminal handlowy. I o to chodziło. Sprzedaj przedmioty. Wisiorek sprzedamy. Akumulator tarczy, płyta tarczy, żel zasilający, pluton herd. Pluton sprzedamy? Nie. Żelazo. Okej, żelazo sprzedane. Węgiel. Cynk. A kup? Co mogę kupić? Dobra. Nic nie chcę już. To nie wiem, a tutaj koleżka chciał... Daj jednostki. Pewnie, że dam. Forma życia jest zachwycona. Daje mi coś w zamian. Od promień fazowy. Kosmiczna broń promieniowa i narzędzie wydobywcze do użycia na asteroidach. Do przeładowania urządzenia wykorzystywane są pierwiastki izotopowe. Okej. Węgiel bym potrzebował, żeby znowu wejść z nim w interakcję. Ale teraz sobie może... Pozwiedzamy planetę. Dobrze, co tu mamy?
Tam jest cynk. Tam pluton. Tu już ładnie zielenie jest. Tam jest jakieś złoto. Dobrze, bierzemy statek. Bierzemy statek, więc możemy się teraz sobie przemieszczać statkiem wszędzie. Także już jest lepiej. Odkryto sygnał. Żelazo. Ale tu coś można było zbudować chyba, czy nie? Energia, pluton. Dobrze. Aha, nic. Tu już nie ma takiego. Co by można... Chip obejściowy. Po co mi chip obejściowy? Urządzenie jednorazowego użytku, dzięki któremu można uzyskać dostęp do zaszyfrowanych terminali obiektów. Niwo warpowe. Dobra. Co to jest? O. Zejdźmy sobie tutaj. Zapisz. Zapiszemy sobie grę. Dobrze, tutaj nic nie ma. Platyna. Krzemień. Tam jest. Dobra, no to lecimy tam. Ale ładna planeta.